Cześć, tu Radomska i kolejny odcinek mojego vloga. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o związkach, ale w takich dosyć przyziemnych, namacalnych, niekoniecznie obsypanych brokatem i watą cukrową aspektach. Bo wiecie jak to jest, kiedy jest się singlem, to bardzo często wyobraża się sobie, że nasze życie nabierze sensu i będzie dopiero szczęśliwe wtedy, kiedy na naszej drodze stanie ta druga połówka. Więc potraktujmy ten film jako taką kampanię edukacyjną dla ludzi przed związkami, żeby wiedzieli, że może jednak nie ma się co napalać, oraz jako terapię dla ludzi w związkach, żeby wiedzieli, że nie są sami, że nie tylko oni nie robią pewnych rzeczy z obawy przed dożywociem oraz oczywiście ogromną tęsknotą, która mogłaby wynikać z morderstwa tej drugiej połówki, która przecież wprowadziła w życie tyle radości i miłości. No bo znacie ten stary żart, prawda? Jak byłam mała, chciałam misia, jak miałam misia, to chciałam chłopaka, jak miałam chłopaka, to chciałam męża i do dziś nie wiadomo, co było nie tak z tym misiem. Mniej więcej tak też to wygląda. I single bardzo często wyobrażają sobie, że kiedy w ich życiu nadejdzie ten moment, a na ich drodze stanie ta druga połówka morelki, brzoskwinki i pomarańczki, to będą tak razem siedzieli pod pluszowym kocem, który ochroni ich przed złem tego świata, ogrzewali swoje rozmarzone, rozkochane lica w świetle kominka i żyli i karmili się własnym szczęściem. W praktyce może okazać się, że pod kocykiem to owszem, pomogło nie styknąć na rachunek za prąd, a o kominek raczej ciężko w 20 metrach kupionych na kredyt, prawda? I życie może okazać się jednak nie tak kolorowe, co nie znaczy, że mniej ciekawe, co nie znaczy, że nie piękne, co nie znaczy, że nie warto czekać. Ja na przykład uwielbiam swoje małżeństwo. Ono nauczyło mnie tyle o sobie, o drugim człowieku. Ja się czuję, jakbym dniami i nocami National Geographic oglądała. I mam studium przypadku z moim wybitnym i wspaniałym mężem. Jak go poznałam, uwielbiał chłopak imprezować. Naprawdę elo melo byle do piątku, niekończące się party hard. Po czym w momencie, kiedy w jego życiu pojawiłam się ja, a całkiem niedługo potem córka, okazało się, że on uwielbia spać w lesie, na ziemiance, kiedy jest mokro, zimno, cicho i daleko. I ja sobie tak tłumaczę, racjonalizuję, że po prostu on musi się nasycić tymi niedogodnościami i bólem istnienia, żeby bardziej docenić to, jak bardzo jest szczęśliwy i jest mu dobrze ze mną. Bo w naszej relacji jest tak, że oczywiście skoczylibyśmy sobie za sobą w ogień. Częściej niestety skaczemy sobie do gardeł i kochamy się bardzo, ale w takich przyziemnych aspektach i tematach to bywa różnie. I mój związek to dla mnie jest takie pole eksperymentalne, czuję się jak taki mały naukowiec, mały odkrywca. I kiedy odkryłam, że mój mąż, zapalony kawosz, który piję kilka razy dziennie, może jej nie pić tylko dlatego i tylko wtedy, kiedy ja po prostu jej nie kupię, byłam pod ogromnym wrażeniem. Normalnie jak stoi kawa w kuchni, 5-6, ciśnienie ciągle za niskie, nigdy dosyć. Kiedy kawy brakuje, rekord chyba 5 czy 6 tygodni odwykł od kawy mojego męża. Podobnie z pastą do zębów, jak kupię nową tubeczkę, to 3 tygodnie jak panisko, po prostu. Jak chleb masłem, tą szczoteczkę, szorowane ze 2 razy dziennie albo i więcej. Jak się pasta kończy, to się okazuje, że starczy jeszcze, no, 2 tygodnie. Bo oczywiście rozwiązanie pod tytułem pójdę do sklepu i kupię to, co się skończyło, jest zbyt proste, a proste rozwiązania są dla ludzi słabych. Mój mąż jest fenomenalny w robieniu także prezentów. Raz prawie kupił mi perfumy z okazji Dnia Kobiet. W zeszłym roku dostałam od niego... Ładnie pachniesz, co to za zapach? Perfumowany płyn do płukania tkanin. Tak, nie wiem. Coraz częściej zdarza się, że marki różnego typu wysyłają mi prezenty, no bo jakby mój prestiż trochę wzrósł, jak zwiększyły się wyświetlenia i dostaję rzeczy, z którymi nie do końca zawsze wiem, co zrobić. Ostatni raz, jakiś czas temu, dostałam taki wspaniały, ładnie opakowany kremik i myślałam sobie albo resztka, albo próbka, albo drogie. Ten trzeci wariant był prawdziwy. Kiedy sprawdziłam cenę tego kremu, okazało się szybciutko, że nie mam w domu nic tak wartościowego, bo na pewno nie w twarz, którą mogłabym to wsmarowywać. Myślałam o telewizorze, ale te tłuste smugi, nie wiem, czy mój telewizor potrzebuje aż tyle witamin. I ten krem tak leżał, wiadomo, trzeba oszczędzać, przyda się, zostaw, nie marnuj. Ale mój mąż jest oczywiście bardzo praktycznym człowiekiem, szybciutko znalazł zastosowanie. Mam nadzieję, że jego sucha skóra przy nosie oraz pięty mają się świetnie. Naprawdę cieszę się, że tak o siebie chłopak dba, nie jest metroseksualny, a mimo wszystko zawsze znajdzie zastosowanie kremu, którego ja używam i nie zdążę przed nim schować. I to zawsze niezmiernie mnie wzrusza. Również tak bardzo jak to,
że jest zapalonym survivalowcem, uwielbia chodzić do lasu, naprawdę z takim moim małym Morą MacGyverem, czyli z trzech patyków, rozpala ognisko, buduje szałas i tańczy wokół ogniska i wraca taki brudny, szczęśliwy, niewyspany z tego lasu i czuje się jak ryba w wodzie, taki prawdziwy poszukiwacz przygód, a w momencie, kiedy wchodzi do marketu ze mną, to nagle okazuje się, jakby z tego lasu w ogóle nie wyszedł, bo wchodzę niby z mężem, odwracam się, a tu jednak ze mną jakiś taki zagubiony, smutny i rozdergany jeleń i nie ma z nim kontaktu za bardzo. I ja się pytam, Mariusz, mamy papier toaletowy? On mówi, Mariusz, papier? Nie wiem, jaki Mariusz, kto jest, kim jest Mariusz? Papier toaletowy? Nie wiem, co to jest papier, nie kupuj, nie wiem, Mariusz, mamy kawę? Kawę? Nie piję, to jest niezdrowe, nie kupuj, nie ma, tu nie ma kawy, żadnej. Mariusz, dziecka pilnuj, nie bierz dziecka, ku dzieci są drogie, nie kupuj, jeszcze mamy innym razem, nie bierz. I ja jestem święcie przekonana, że w momencie, kiedy mój mąż pojawia się w markecie sam, to ekspedientki wyłapują jego zagubiony wzrok, oprowadzają po sklepie za rękę, a przy kasie to jeszcze karmią piersią, żeby się chłopak wyciszył i uspokoił. Po prostu robisz mu listę 7 rzeczy, kupi 4, 3 pomyli, jeszcze przyjdzie zadowolony z siebie, że co? Że zaoszczędził pieniądze, bo ja nie wiadomo na co je wydaje. Bo jak wiadomo, szampony do włosów, żele pod prysznic i tego tam typu zbędne pierdoły biorą się z miłości, przynoszą je wróżki i w ogóle nie ma się zupełnie czym przejmować. I pomyślałam, że w waszych domach może być podobnie, bez względu na płeć, bo być może zdarzy się, że i twoja partnerka, drogi panie, jest tak samo trudna, jak zwykle bywa mężczyzna. I teraz wychodzę naprzeciw waszym potrzebom i oczekiwaniom. Nie sama, bo dzięki sklepowi Carrefour organizujemy dla was konkursik. Między 28 dniem lutego a 12 dniem marca Carrefour przygotował specjalną ofertę z kategorii uroda. Kosmetyki z tej kategorii będą dostępne w sklepach Carrefour w dużo niższych, obniżonych o 50% cenach, co sprawia, że za mniej pieniędzy możesz kupić ich więcej. Ale to nie koniec niespodzianek, bo kolejną niespodzianką jest konkurs. Chodzi o to, żebyście pod tym vlogiem, w komentarzach na blogu, to bardzo ważne, na blogu, żeby miała je w jednym miejscu, dodali swoją historyjkę, anegdotkę o tym, jak nagle okazuje się, że wasze mydło ma nogi i wychodzi. Jak się okaże, że nagle wasz szampon do włosów świetnie domywa fugi w łazience. I tego typu historyjki, plus żebyście zajrzeli na ofertę Carrefoura z tej gazetki promocyjnej, link bezpośredni na blogu, tak jak link do regulaminu i inne potrzebne, przydatne informacje, a także link do regulaminu. Żebyście dali mi znać w komentarzach, co by w waszym domu się przydało najbardziej, dlatego że ja chciałabym, nagradzając was, odpowiedzieć na wasze zapotrzebowanie, bo od rozczarowań to macie już swoich partnerów, prawda? A ja jestem od tego z Carrefourem, żeby przynieść wam po prostu radość. Także kochani, zachęcam was do udziału konkursu, który potrwa tylko kilka dni, a jego druga część będzie dużo fajniejsza, dlatego że ja tymi ręcyma, tymi nogami nie tylko wybiorę zwycięzców, ale i własnoręcznie, osobiście zjawię się w Carrefourze, zapakuję torebki, popakuję paczuszki, dodam na pewno coś od siebie, żeby było wam miło i ciepło na serduszkach i roześlę nagrody wam. Wygrywa 5 osób, mamy do rozdysponowania, nie powiem jaki budżet, ważne, żebym się w nim zmieściła, ale zachęcam was do udziału w zabawie. Myślę, że będzie miło, będzie śmiesznie, będzie fajnie, bo wasze anegdoty bardzo często biją na głowy moje własne. Zachęcam do dzielenia się swoimi refleksjami, nawet jeżeli jesteście singlami, bo to, że jesteście singlami, nie znaczy, że nie macie potrzeb, prawda? Warto robić kosmetykowe zapasy. Carrefour, Radomska, akcja uroda, kosmetyki w obniżonych cenach. Czas start, bo jest go naprawdę bardzo mało. Go, Team Radomski. Zapraszam serdecznie. Cześć! A jeszcze ważne jest to, że o przebiegu akcji będę na bieżąco was informować na Instastory. Na Instastory troszeczkę zrelacjonuję też te zakupy dla was, ale prawdziwy sztosik to czeka nas dopiero wtedy, kiedy z Michałem nagramy profesjonalnie cały przebieg tej akcji. Zmontujemy cudownego vloga, tak żebyście mogli po prostu posikać się ze śmiechu i z radości. Będą to zakupy po radomsku. Zapraszam serdecznie, bo takie akcje promocyjne walczyliśmy, naprawdę. Kłaniam się. I być może szukam też drugiego męża, bo obawiam się, że mój po tym filmie może się już do mnie więcej nie odezwać. Cześć!